Siemaneczko, wszystkim z Spaki, witam was bardzo serdecznie już w drugim odcinku z gry Spyro. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć spore przez moment. Spyro 3, Year of the Dragon. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak się przyjął pierwszy odcinek, ponieważ nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym. Dlatego, że stwierdziłem, że mi się zbyt fajnie gra i naprawdę i muszę sobie trochę więcej pograć. No i stwierdziłem, że ponagrywam przy tym, bo mi się naprawdę fajnie gada. Ogólnie, tak patrzyłem sobie, bo przed chwilą sobie renderowałem wszystko audio z Audacity i tak dalej, tak od razu na wstępie powiem, że w swoim nagrywanym mikrofonie słyszałem dźwięki takie jak zbieranie kryształów. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza w sumie w samej grze, bo jeszcze tego nie zmontowałem i nie wiem, jak to wygląda. No ale wyjdzie w praniu. Dobra, lecimy teraz sobie z pierwszym innym światem, czyli będzie to świat Shili. Tutaj. Gadamy sobie do tego typa. Dobra, mam gdzieś tego. I wydajemy 300 kryształów, żeby wykupić ją. Tak, bo Shila, to jest ona. No hard feelings. I tu będę tłumaczyć oczywiście, bo zaraz audio pewnie padnie w cutscence. No, czyli, że tam, o, fajnie, tak, bez żadnych urazów, nie? I mówię, o, jak fajnie, fajnie, kabum. To było do tego Moneybugsa. No, dzięki Spyro, bla, 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 tak dalej. No, fajnie, i że musi wrócić i sprawdzić, jak wygląda sytuacja w jego domu. Czy w jego rodzinnych stronach. Dobra. Trochę mi niewygodnie z tymi słuchawkami, bo tutaj kabelek mi tak trochę to zwisa. No ale dobra. No, czyli takie gadu-gadu, że została złapana i tak dalej. Może nawet będzie jakaś cutscenka z tym związana, bo nie pamiętam, czy tylko gadanina tutaj była, czy coś jeszcze. O, Facebook w tle. Sorry za to. Nieprofesjonalny youtuber. Dobra, trochę czasu jeszcze jest na to. Okej, okay, dobra. I Shila wraca do siebie i Spyro ma mindfucka. The adventure continues. Nie, serio, mam nadzieję, że seria się wam fajnie przyjmie. Bo sam mam na to zajawkę niezłą. Ja dawno nie miałem czegoś takiego. Sam dawno nie miałem czegoś takiego, że nagrywając coś mam ochotę na więcej, więcej i więcej. Znam tę grę, praktycznie, no może nie na wylot. Ale znam ją bardzo dobrze. Więc no. A, dobra, no to teraz mówi, że o, teraz muszę sprawdzić, jak to tam w moim domu, co się stało. Coś przed chwilą mówiłem i zapomniałem co. No dobra, mniejsza. Okej, więc teraz sobie gramy z Shilą na ten poziom. Dość prosta kwestia. Tutaj możemy nią dwa skoki robić i jeszcze trzeci duży taki, o, właśnie. Więc to jest bardzo przydatne. Ty się wal, gościu. Okej. Okay. Tam na dół chyba nie chcę schodzić. Nie, tam nic nie ma, więc tam nie będę schodzić w ogóle. Oj, myszka na ekranie zabiera ją. Tak, wiem, że tam mogę wskoczyć. Nie jestem głupi. Kto tu jest kangurem? Ja czy ty? No właśnie. Tak też myślałem. Dobra. O, w końcu dom, dobra. Dostajemy jajko. Jakbyśmy nie mieli. Nie no, Shila, nie ma. Znaczy, gramy dalej. Kurczę, fenomenalnie, fenomenalnie. Dobra. Tu wszystko zbieramy. A to akurat dość krótki poziom jest, więc to szybko sobie przejdziemy. Dobra. Na niego można oczywiście po prostu uniknąć tego jego szarżowania. No ale tak jest łatwiej. Po prostu. Nie traci się jakoś czasu na obchodzenie go dookoła i tak dalej. Tego łosia. Tak, to był łoś chyba. Okej, dobra. Ciśniemy sobie tutaj dalej. I na dół. Tu wszystko zebrane? Wszystko zebrane, dobra. Ej, nawet mnie jeszcze nikt nie trafił ani razu. To jest coś. Oj, dobra, nie trafił. Tutaj teraz sobie tak robimy. I tak. Okej. Rozwalamy sobie.
I luzik. O, przepraszam. Trochę mi się ziewnęło. Nie wiem czemu. Nieprofesjonalność w ogóle, ale no dobra. W ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy mają na to zajawkę. Między innymi Arasapę, bo ona to tak mi pisała. Nagrywaj, nagrywaj, czekam. Więc proszę bardzo. I ktoś jeszcze tam mówił. Weronika albo Wiktoria? Z grupy strażników YouTube'a. Link w opisie, polecam tam siedzieć naprawdę. Bo tam była ankieta ogólnie o to, czy nagrywać. Co prawda nie było głosów aż tak dużo, bo grupa nie jest aż tak aktywna. Aktywni bądźcie, to jest fajne. Wiecie... tego, jak to się... interakcje z wami w ogóle, to jest fajna sprawa. Bądźcie tam aktywni i tak dalej, a głosów było chyba bodajże, nie wiem, 5 albo 6, coś takiego, na tak i jeden na nie. Krzmar, to twoja wina, ty byłeś na nie, ale się nie posłuchałem. Dobra. Bo tam takie ankiety czasem przeprowadzam po prostu i to... no i macie wtedy wpływ na kanał, tak? Tak samo jak było pytanie z kamerką. Oj, trafił mnie. Trafił mnie 3 razy, nie? Czy jakoś tak to leciało? Bo filmy w kamerce pojawiają się dlatego, że wy tak zagłosowaliście właśnie na mojej grupie. Więc polecam wam tam siedzieć. Bo macie wpływ na kanał. Na jego rozwój. Ewentualny upadek. Nie, upadku nie będzie. Nigdy nie będzie upadku. Dobra. Tu sobie... nie ma tak, łosiu. Dobra, tu sobie zbieramy wszystko. Dobra, hyc. Dobra, tu skakujemy teraz na górę. O, tu mamy życie. W ogóle jeszcze żadnego nie straciłem, no ale nie było gdzie tak naprawdę. Gdzie to spadło? Mam nadzieję, że nie w przepaść. Uff, na szczęście nie. Jakby wpadło przepaść, to bym musiał chyba powtarzać poziom, żeby zebrać ten jeden diament. Tam to zaraz sobie weźmy. Jak mogę zapomnieć, jak się steruje? Tak, bo ona tutaj gadała o tym, że jeśli zapomnisz, jak się steruje, to masz opcję. Ja się zastanawiam, jak można zapomnieć, jak się steruje w grze? Tutaj nie jest jakiś zaawansowany ten ruch. Tu nie ma miliona przycisków. Więc ja nie wiem, o co chodzi tak naprawdę, no ale dobra. Okej. Okay. Kolejny diamencik i zaraz powinniśmy mieć 100% diamentów. Ten, o. Okej, okay, 400 na 400. I jajko teraz będziemy mieć tutaj od niego i mamy wszystko zrobione. Thanks for the help, nie ma za co. Nan. Cześć, Nan. Przyspieszamy, nie chcę się na to patrzeć. I mamy 3 na 3 jajka. Niektórzy mają 2, no ale... i level complete. Dobra, nie ma co, wracamy. Nie, tu nie ma jeszcze żadnej cutscenki. Tak, bo 2 światy się robi, żeby była pierwsza cutscenka taka. Z tego, co ogarniam. Okej, okay. To byłoby na tyle. Więc... drugi odcinek, krótki, bo krótki. No ale to tylko Sheila była. Tak, tutaj jest chyba napisane, czy nie? Jest to napisane? Halo? Czy coś? Nie, nic nie ma napisane. No dobra. Tak czek, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli się podobało, to oczywiście łapka w górę, mile widziana. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Linki podane w opisie. Bądźcie dalej aktywni.